Gmina Jedinsk otrzymała dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska. Nowy obiekt będzie w sumie kosztował około 3 milionów złotych. Inwestujemy w to, co najważniejsze, czyli w przyszłość Polski, w polskie dzieci, w polską młodzież, aby ta przyszłość była zdrowa, aby ta przyszłość często wiązała się z karierą sportową. To właśnie na tym etapie należy jak najlepsze warunki dzieciom w tym wieku zapewnić, aby mogły na jak najlepszych boiskach pod opieką jak najlepszych trenerów uczyć się piłkarskiego rzemiosła. Dbamy o to, żeby Polska rozwijała się równomiernie. Mieliśmy dzisiaj dużą dotację na obiekty dla Radomia, ale Radom nie jest największym miastem w Polsce, ale jest dużym ośrodkiem miejskim. Dbamy o to również, żeby tego rodzaju obiekty powstawały w ośrodkach miejskich, mniejszych, takich jak Jedlińsk, bo traktujemy poważnie to, co obiecaliśmy Polakom w 2015 roku, czyli odejście od inwestowania tylko w duże miasta. Nowy obiekt będzie oświetlony, powstanie też nawodnienie, murawy i trybuny. Boisko powstanie niedaleko obecnej bazy drogowca Jedlińsk. Kolejny piłkarski obiekt jest potrzebny, bo jak mówi wójt Kamil Dziewierz, liczba trenujących zawodników z roku na rok wzrasta. Nasza akademia liczy blisko 200 zawodników, z czego bardzo się cieszymy, plus drużyna seniorska, która występuje w lidze, w piątej lidze Decathlon okręgu tutaj radomskiego, mazowieckiego. Bardzo serdecznie dziękujemy za te pieniążki na boisko, bo to jest dla nas wybawienie. To jest dla nas wybawienie. W tej chwili dysponujemy jednym boiskiem z trawą naturalną, a przy tak dużej liczbie trenujących, ćwiczących, można sobie łatwo wyobrazić, jaki jest stan tego boiska, bo tam się odbywają i treningi, i mecze. Mamy co prawda jeszcze jedno mniejsze boisko typu Orlik ze sztuczną nawierzchnią, no ale ono już jest, te obiekty są niewystarczające. Budowa obiektu ma rozpocząć się w najbliższych tygodniach. Boisko ma być gotowe jeszcze w tym roku.